Jacek Bon kiedyś powiedział, że w każdej drużynie Ligi Francuskiej jest po kilku zawodników 18-19-letnich, którzy przychodząc do Polski od razu zyskaliby status gwiazdy. Czy to prawda? Ja myślę, pod tym względem przyznałem w pewnym stopniu rację Jackowi, z tego względu, że jest bardzo wysoki poziom szkolenia młodzieży we Francji. Zresztą Francja słynie z tego. Zbudowała bardzo dużo ośrodków dla młodzieży. Tam nie tylko kluby, ale także federacja francuska, która stworzyła idealne warunki dla młodzieży w 7 ośrodkach po całej Francji, gdzie tematem zajęć jest doskonalenie techniki. Są to chłopacy w wieku od 13 do 16 lat, gdzie specjaliści, fachowcy, koneserzy piłki nożnej określają, jest to okres bardzo ważny, żeby zawodnik mógł kiedyś w przyszłości operować i dysponować świetną techniką, więc szkolenie na tym polega. Zawodnicy, którzy nie mają tej możliwości pracy bezpośrednio z klubem zawodowym, a jest ich bardzo dużo tych chłopaków, gdzie po prostu mają tak zwany system szkoleniowy i życie rodzinne w swoim mieście, po prostu doszkalałem się dodatkowo i nie grałem na tym najwyższym poziomie, prawda? Znaczy najwyższym poziomie w klubach, gdzie jest najwyższy poziom. Oni po prostu, można by to powiedzieć, doszkalają się dodatkowo w swoich regionach, w swoich miejscowościach i myślę, że to jest bardzo, można powiedzieć, potrzebne na przyszłości piłki nożnej. Myśli pan, że wcielenie takiego systemu w życie w Polsce zajmie wiele lat, czy to jest, powiedzmy, kwestia 1-2 lat? Ja myślę, że tak. Tutaj na pewno jest ważne, żeby wytworzyć jakieś struktury techniczne, struktury szkolenia młodzieży, które by spowodowały to, że te braki, które my mamy, jeżeli chodzi o zawodników polskich, bo ja to określam tak, że wszyscy nasi zawodnicy, którzy są już seniorami, w momencie wyjazdu za granicę mają problemy. Nie wszyscy, ale ogólnie rzecz biorąc, patrząc na tą sytuację, dużo zawodników wraca z powrotem do kraju, dlatego że nie są przygotowani na te wymogi międzynarodowe i szczególnie myślę tutaj pod względem różnym, technicznym, taktycznym, fizycznym, czym tym podobnym. Także na pewno by się przydało u nas stworzyć te ośrodki. W jaki sposób, no to już jest głowa w tym ludzi, którzy odpowiadają za to. Myślę tutaj o Polskim Związku Piłki Nożnej, o szczególnie o dziale szkolenia. Także tutaj no jest dużo do zrobienia. Ja nie chcę krytykować oczywiście sytuacji, jaka jest, która się wytworzyła w tej chwili w polskiej piłce nożnej, ale mało nacisku kłada się na rozwój tej młodzieży. My jesteśmy w trudnej sytuacji. Wynika to z różnych względów, a na pewno ze względów finansowych, gdzie nie wszystkie kluby mogą sobie pozwolić na to szkolenie tej młodzieży. Ja myślę, że do osiągnięcia tych sukcesów przyszłościowych, no to są te trzy elementy, które są bardzo ważne w piłce nożnej, to znaczy się szkolenie młodzieży, szkolenie kadry trenerskiej, no i infrastruktury, które są nieodzowne, żeby po prostu pracować w dobrych warunkach i żeby po prostu szkolić zawodników w dobrych warunkach. Panie trenerze, ten dystans między Polską a resztą Europy się powiększy, bo jeszcze na początku lat 90. Jacek Ziober radził sobie świetnie w lidze francuskiej, a teraz kolejni piłkarze wjeżdżają do Ligi Francuskiej, jak pan powiedział, rzeczywiście sobie nie radzą. Tak, no
zawsze znajdą się wyjątkowi zawodnicy, ale to są jednostki, to nie jest większość, a tutaj chodzi o tą, ja to określam, masę zawodników. Trzeba szkolić masę, żeby w tej piramidzie piłkarskiej później stworzyć jakąś elitę z tego. Niestety ta podbudowa, ten fundament nas jest bardzo słaby, dlatego z tego powodu po prostu no, nie mamy tych świetnych zawodników później, którzy odgrywają bardzo ważną rolę w lidze polskiej. Niektórzy również uważają, że poziom polskiej ligi jest niższy z tego względu, że nie gramy, powiedzmy, okrągły rok. Myśli pan, że wprowadzenie nakazu posiadania boisk z podgrzewaną płytą i granie również w grudniu, w lutym zmieni coś dla poziomu polskiej piłki? No na pewno. Ja myślę, że tutaj trzeba się określić, że szkolenie to jest jedna sprawa, treningi to jest jedna sprawa, a rozgrywki to jest coś innego. I zawodnik, powinniśmy wytworzyć takie warunki, żeby zawodnik często grał. Czyli ja to zawsze określam tak, że jak mamy konie wyścigowe, które biorą udział w biegach, no są bardzo ważni. A ci konie, które tylko robią tak zwaną karuzelę i się kręcą w koło, nie biorą udziału w żadnych zawodach, to są na pewno dużo słabsi, dlatego trzeba stworzyć i w tej chwili idziemy w tym kierunku, że będziemy tworzyć te stadiony, będziemy tworzyć komfort, szczególnie na stadionach, żeby po prostu ci zawodnicy częściej grali i można powiedzieć przez cały rok, bo to spowoduje, że na pewno ta jakość gry zdecydowanie się polepszy. Myślę, że może tutaj Mistrzostwa Europy w 2012 roku spowodują to, że będziemy mieli coraz więcej tych stadionów z większym komfortem, będziemy częściej grali, bo nawet nasza zima może nie odstraszy kibiców w komfortowych, jak to się mówi, miejscach, lepszych miejscach na trybunach, będą nawet i w zimę przychodzić na mecze.